Dzień dobry Państwu, witam wszystkich widzów telewizji reżimowej. Jesteśmy jedyną telewizją, która pokaże debatę premierską. Kandydaci ubiegają się o najwyższy, najważniejszy urząd w państwie, premiera na czasowej Rzeszy. Przed nami debata wyborcza. Już na stanowiskach siedzą wszyscy kandydaci. Myślę, że stres ich zalewa, więc proszę Państwa o wyrozumiałość w razie, gdyby któryś z kandydatów nie był w stanie odpowiedzieć na któreś z pytań. Przypomnę, że nie można krzyczeć, nie można przesterować, nie można bić innych kandydatów. Wszystkie inne triki są dozwolone. Mam nadzieję, że Państwo są już gotowi. Więc tak. Kolejność została wylosowana podczas posiedzenia kandydatów. I pierwsze pytanie zostanie odpowiedziane w kolejności Kazik, Olok, Neko, Kubox, Pingwinek oraz Szyszka. Pierwsze pytanie brzmi: jakie role dodałby pan do serwera? To jest bardzo ma pan pytanie. 45 sekund. Ponieważ na serwerze jest horrendalnie mało ról, jak liczyłem, jest ich około 6-7, to dodałbym role tematyczne, pozwalające poznać osoby takich samych zainteresowań, na przykład role artystyczne, role na przykład pasjonatów filmu, kuchni, zagranicznych seriali, kuchni bardziej światowej, kuchni polskiej, wszystko. W sumie to skończyłem na ten temat. Dziękuję za jasną i klarowną odpowiedź. Zaraz przejdziemy do drugiego kandydata. Ej, na co? Słuchaj, muszę pilnie wyjść. Musisz przełożyć debatę. Ojeju, ale nie musisz brać udziału w debacie. Nie musisz brać udziału w debacie, żeby brać udział w premierskich. No ale tak chciałbym zabrać głos, nie? Musisz po prostu to przełożyć. A możesz teraz? Nie mogę teraz. Muszę po prostu pilnie wyjść. Ojeju. Dobra, pomyślimy, ale to dalej będziemy kontynuować debatę, najwyżej będzie druga tura debat. Dobra. To cześć. Chyba już nie muszę powtarzać pytania. Masz 45 sekund. Dodałbym rangę homofob, top donator, masakrowiec lewaków oraz FNEFKID. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz przyszła kolejnego kandydata, przedostatniego z tej debaty, czyli Kuboxa. Witam, dzień dobry. Jesteś z nami? Jestem. Jakie było pytanie? Chciałbym... Dobrze, już przypominam pytanie. Jakie role dodałby pan do serwera? No. 45 sekund. Oczywiście. Szanuję pewną roślinę, zwaną marihuaną. Och, każdy ją uwielbia. Więc powinien być specjalna ranga zjarów. Ja tak uważam. Dobrze, 45 sekund, czas start. Dobrze, dziękuję. Dobra, najpierw bym dodał poziom, nie poziomy, tylko rangi zależnie od poziomów. Nie wiem, masakrator lewactwa, masakrator komunizmu i tak dalej. No i to chyba wszystko. Dziękuję. Krótkie pytanie, gdzie są donaty? Włączone. Są włączone. Co? A może nie? Donatów nie ma włączonych. Deep four. Dobra, to ja to zrobię podczas wypowiedzi któregoś z kandydatów. Przepraszam. Dobrze. I teraz przechodzimy do ostatniego kandydata, czyli Pingwinka. Jesteś z nami? Jestem. Dziękuję. Dobrze, więc przypomnę pytanie, Pingwinek. Jakie role dodałby pan do serwera? Lewicowiec i zostałaby ta ranga potępiona i zostały zabrane wszystkie sześciusieńkie jakieś dostępy do ogólnego, po prostu podludź w skrócie. Komunista tak samo, socjalista, co jeszcze, demokrata też, socjaldemokrata i inne tam pierdoły, inne gówna. To wszystko zostanie zniszczone albo po prostu pójdą po prostu do getta lub do łagru, inaczej. Dodam też rangi za aktywność. Stop czasu! Koniec. Dziękuję za wypowiedź, ale pan się nie zmieścił w czasie.
Dobrze, więc pierwsza pola pytań za nami. Pora na drugie, również bardzo istotne pytanie. Jaką nazwę ustawiłby pan serwera? Bądź pani, ale chyba żadna sami to nie bierze udział. Nie, to ja pierwszy, tak? Tak, ty pierwszy. Ja bym ustawił... Przejście trzeba zrobić te fajne. A, no tak. Dobrze, 45 sekund, start. Prawosławne wiaderka. Donaty już działają. A, dobrze. Dziękuję za głos. Skończyłem. Dobrze. Mów do mnie wekcji poza to. O! Pingwinki zainwestował 52 grosze. Już mogę? Konfa Pinkfine, już Pinkfine, dyktator kratka, Pinkfine, Myszkowicz ma mój głos. Dobrze, więc teraz... Mów do mnie wekcji. O Jezu. Golga zainwestował 52 grosze. Klemo na premiera. Dobrze. Antypedalskie wiaderka. Przepraszam bardzo, ale jesteśmy na YouTubie i wiecie, YouTube nie lubi. So, YouTube moderation, he just joking. Don't ban me, please, okay? Thank you. Przerywnik. Dobrze. Kolejnym kandydatem jest TV Szyszka. Powtórzę pytanie. Jaką nazwę ustawiłby pan na serwerze? Czas start. Moim zdaniem jedyna słuszna nazwa dla tego serwera to oczywiście są Naczosowice, ponieważ nawiązuje to do jakiejś zainwestował 52 może grosze. Fałszywej, może nie fałszywej. Klemu na premiera. Swoją drogą to by podkreślało, że... Bardzo dziękuję za jasną i klarowną odpowiedź. Przechodzimy do ostatniego kandydata, którym jest Pingwinek. Ej, a ja to co? Kto? Kubox. Do przedostatniego kandydata, którym jest Kubox. Dobra. Czym by był nasz świat bez społeczności zwaną Discord, kiedy staję i patrzę przez okno, gdy ciemne i czarne chmury? Ponieważ mieszkam w Krakowie. To oczywiste, że smok chyba. Ale dobra. Pytanie, odpowiedzieć. Piekarnia Chłebka. Czemu? Każdy chyba lubi chłebek. Chłebek to jest legendarne jedzenie, nad którym się zastanawiamy od życia. Czy jeść, czy dać na nim kromkę, czy dać musztardę, czy ogórek, czy samego zjeść chlebka, albo samym masełkiem, albo dać do tostera. Trudne, co nie? Ach, ten świat jest skomplikowany. Dziękuję, to była moja wypowiedź. Byłaby to Rzesza Naczosowa, czyli tak jak jest teraz, znaczy no teraz to jest trochę inaczej, ale zmieniłbym to na pewno. Byłaby też... Także wtedy była dyktatura naczosowa i nie ma demokracji, nie ma trójpodziału władzy, nikt inny nie rządzi prócz naczosa. Dziękuję. Nie po to jest demokracja, żeby tutaj ją rozpieprzać od razu. Ale rozumiem pana podejście. To była druga tura pytań, więc wychodzi na to, że pora na małą przerwę. Dokładnie przerwa będzie trwała... 2 minuty 47 sekund. Przetaktujmy przerwa na taczankę. Lecze ptaku w lasy głębiej umknij, zwierz z drogi nam. To taczanka wroga pędzi, to taczanka wroga gna. W gęstrym pędzie bije z lotu, działo idzie w gęsty bój. Zagrzechocze z kulomiotu, wojowniku młody mój. Hej, taczanka rostowianka, twoja piękność w oczy rwie. Konej armii, tyż kochanka, cztery wicher koła twe. Hej, taczanka rostowianka, twoja piękność w oczy rwie. Konnej armii, tyś kochanka, cztery wichry koła twe. Weź za Wołgą, hej za Donem, gdzie postęp jetętni trwał. Dogorzały, zakurzony, celowniczy młody gnał. Wie taczanka, któż ją wstrzyma, wie za końską grzywą w trop. Grzywa wichru, grzywa dymu i burzy ognia stąp. Hej, taczanka, rostowianka, twoja piękność w oczy rwie. Konej armii, tyś kochanka, cztery wichry koła twe. Hej,
Teczanka, Rostowianka twoja, piękność w oczy rwie. Konnej armii tyś kochanka, cztery wichry koła twe. Są groźnie nasze tanki, łyną pieśni poza chmur. Wsławę w arki sutaczanki, ramowarów chmur. I do dzisiaj wróg pamięta, jak to nogi brał za pas. Mnie taczanka duna piękna i bojownik młody nasz. Hej, taczanka rostowianka twoja, piękność oczy rwie. Konnej armii tyś kochanka, cztery wichry koła twe. Hej, taczanka rostowianka twoja, piękność oczy rwie. Konnej armii tyś kochanka, cztery wichry koła twe. Prywatnie zgłaszać się do mnie. Dobrze, dziękujemy za przerwę. Przepraszam bardzo, co tu się działo? Chcę powiedzieć, że Mazowian odpalił jakiś wakacyjny serwer Discordowy. Teraz pora na trzecią turę pytań. Pierwszy jest Mazowianem. Kazimierz i przerywnik. Dobrze, więc tak. Pytanie brzmi. Co sądzi pan o miesiączkowaniu pingwinów? Dobrze, a więc uważam, że jest to czynnik, który z uwagi na ocieplający się klimat może niedługo wyginąć, więc trzeba dbać o to, ponieważ w związku z tym pingwiny mogą się rozmnażać, tak jakby bym chciał. Pingwiny mogą się rozmnażać, to nie ma skąd zbierać miasta sobie, przez to cały dla naszego systemu wszystko dobrze przeciągnąć. Dziękuję. Kolejny kandydat. Polak, przywódca. Czas. Nie, przepraszam! Co sądzi pan o miesiączkowaniu pingwinów? Czas, start, 45 sekund. Sądzę, że to jest bardzo zła rzecz i powinniśmy jak dla mnie to jedyną słuszną opcją byłoby zrzucenie... Anonim zainwestował 52 grosze. Zrzucenie wielu koców. Zamach stanu, wojna domowa, natos na stryczek, kratka, lag, doła grupy, inkwajn, dyktator. Pinkwajny Myszkowicz na dyktatora, kratka, moja władza, cenzura, masno festni. Coś takiego? Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ile tych pytań jeszcze będzie? Ale proszę mnie nie przeszkadzać w prowadzeniu tutaj debaty. Dobrze, więc teraz pytanie do Nexo. Co sądzi pan o miesiączkowaniu pingwinów? Czas. Jest to start. Bardzo Jest to bardzo... Czy to koniec wypowiedzi? Tak. W takim razie dziękuję trzeciemu kandydatowi. Teraz proszę o przygotowanie się kandydata Kubox. Za kilka sekund pan startuje, tylko najpierw przerywnik. Dobrze, proszę zaczynać. 3, 4, start. A więc jakie może pan powtórzyć pytanie? Co sądzi pan o miesiączkowaniu pingwinów? Ach, w dawnych czasach to było coś fascynującego, pięknego, ale teraz dla nas się to wydaje dziwne, choć moim zdaniem nie powinno się do tego dopuszczać. Dzieci w przedszkolu powinny się o tym uczyć. Wszędzie, nawet na ulicy, od takiego żula. I tak, powinno być jeszcze... w sumie tak, powinno zostać niestety jakby populacja ich zmniejszona o jakieś 20%. Z powodu tego, żeby nie było przeludnienia i żeby, no wiadomo, nie było źle. Ale jak widać, na razie jest dobrze, więc mnie to nie obchodzi za bardzo. Do widzenia. Koniec czasu! Przestań mówić. To już przestałem. No, teraz się dozwałeś. Dostaje pan żółtą kartkę za dozwanie się po czasie. Powtarzam pytanie. Co sądzi pan o miesiączkowaniu pingwinów? Start. Miesiączkowanie występuje jedynie u ssaków, a pingwiny z tego co mi wiadomo to są... Anonim tak, zainwestował 52 grosze. ...stworzenia jajorodne, tak? Proszę nie słuchać tego pana. Wykrzyknik. Zamach stanu, wojna domowa, na czas na stryczek, kratka, no, lag, doła, grupin, fajny dyktator. Proszę nie słuchać Tepał Szyszki. Fajny Myszkowicz na dyktatora, kratka, moja władza, cenzura, masno festni. Stop! Nie! Proszę go wyciszyć! Szybko! Nie! Cisza! MARCIN 4001 zainwestował 10 złotych. Nie ma mocy administracyjnych, także... Koniec czasu! Hej, Maciuś, dlaczego straciłem rangę na DC? Byłem zielony, teraz jestem biały.
bo w ogóle restart wszystkich rank. Marcin. Proszę nie słuchać Szyszki. On nie jest dobrym kandydatem, on nie ma racji, szczególnie ja w sprawach pingwinnych. Proszę. Nie! Proszę na niego nie głosować! Nie pozwalam! Ja jestem Trybunałem Stanu i jak ktoś na niego zagłosuje, to idzie pod Trybunał! Precz z dyktaturą! Precz z dyktaturą! Dobrze. Został wyprowadzony. TV Szyszko został wyprowadzony ze studia i odwieziony do szpitala. Przy następnych pytaniach będzie mógł odpowiadać, ale zdalnie ze szpitala, nie w miejscu wyborczym, żeby szybko można było go uśpić. Dobrze, teraz pora, żeby o pingwinach wypowiedział się sam specjalista, czyli pingwinek. Dobrze, to ja sądzę, że to jest naturalny proces i więc powinniśmy przyjmować imigrantów ze pingwinów dokładniej, żeby, bo wiemy, że to są bardzo bogaci ludzie, znaczy zwierzęta, ale dla mnie to jest to samo. Powinniśmy wprowadzić równość rasową i powinniśmy ich normalnie przyjmować jako normalnych ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo za jasną, klarowną i prostą wypowiedź. To była trzecia tura pytań. Dobrze. Więc pora przejść do przedostatniej tury, więc przerywnik. Albo nie, jeszcze nie. Więc proszę jeszcze nie odpowiadać, ale pytanie brzmi, a kogo wąchała? Przerywnik. Proszę nie odpowiadać jeszcze, przerywnik. Dobrze, 3-4, start. Oto już wąchała. Proszę się zamknąć. W razie niezaprzestania wejdzie do środka milicja i spacyfikuje kandydatów. Mam zamknięte drzwi. Dobrze. Dziękuję za jakże szybką odpowiedź. O, heja. Krema, ty bierzesz udział? O, dobrze, no to teraz pora na Krema. Po czterech turach Klemens w końcu przyszedł. Dobrze, więc teraz kandydat Klemens. Pytanie brzmi, a przypomnę, że 45 sekund. Pytanie brzmi, a kogo wąchała? Start. Co? A kogo wąchała? A kogo wąchała? Maćka wąchała oczywiście. Mogę ci potem wytłumaczyć ten dobry żart, jak nie ogarniasz. Czy to koniec odpowiedzi? Tak. Dobrze, dziękuję. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to najdłuższa odpowiedź spośród pozostałych kandydatów. A ja mogę już iść? Tak, koniec. Koniec dla pana. Dobra. Żegnamy. Mam najlepszy kandydat. Kto jest kolejnym kandydatem? Nexo? Czy ja. Nexo Kubos? Dobra, a rzeczywiście. Dobrze, teraz przypomnę pytanie, a zaraz, jeszcze przerywnik. Pytanie brzmi, a kogo wąchała? Czas start. Zastanawiające pytanie. Azot i dwutlenek węgla. Czego można więcej chcieć? Może jeszcze miąższu z soku pomarańczowego. No to tyle. No co, no co, kogo wącha? No wącha niedźwiedzicę, co się pichci za wojaka i siada kurde na butli od wanisza. Ty wiesz o co mi chodzi, kurde. No to według mnie wąchała na czosa na pewno, bo jego feromony są bardzo intensywne i po prostu samice przyciąga i tyle w temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pochlebiającą mi odpowiedź. Za takie odpowiedzi przypominam, że takie odpowiedzi są wyżej punktowane i dodają plus 10% do głosów podczas wyborów. Niezawisłych wyborów i nieoszukanych. Dobrze, więc minęła czwarta tura wyborów, więc pora na przerwę, na reklamę od naszego sponsora debaty. Siema, Byku, jeśli szukasz najlepszego i najtańszego hostingu do Minecrafta, Garry's Mod, Modesty, PSL-a i innych gier, to najlepszym wyborem jest Mighty Host. Dla przykładu, serwer Minecraft 4 GB RAM kosztuje tu tylko 10 zł miesięcznie, a u konkurencji 30, 50 lub nawet 100 zł. Jeśli chcesz kupić serwer, wystarczy, że wejdziesz na Discord w opisie, na kanał, otwórz bilet, klikniesz emotkę i na kanale napiszesz, że chcesz kupić serwer, a z kodem NACZOS 10% taniej. Witamy po krótkiej przerwie. Hejka. Jednak pytanie piąte zostaje usunięte. Bo tak? Więc teraz przyszła kolej na pytanie od nieustawionej publiczności. Proszę na live napisać jakieś pytanie, dobra. Pytanie do Nat Kinga nie zostanie zaakceptowane. Edziot z Bana też. To ja sam wymyślę pytanie, bo nasi widzowie są zupełnie bezpomysłowi.
Chciałem powiedzieć, że Mazowian HD Production zadał bardzo ważne pytanie. Koniec czasu! Przestań mówić. W jaki sposób będzie pan tłumaczył te 10 milionów, które zniknie z budżetu za pana kadencji? Czas start. Korupcja, tak więc ja bym proponował 69 tysięcy złotych. Dziękuję za szybką i klarowną odpowiedź. Kolejny kandydat, Olok. Będę kazał moim bankierom oraz prezesom zwracać im podatki co miesiąc, czyli 25 tysięcy euro. Olok zostanie, mimo jeszcze pozostałych 12 sekund, wyciszony, ponieważ odpowiadał zbyt trudnymi słowami. Temo. Z początku w ogóle nie będę się tłumaczył, ponieważ winny się tłumaczy, a ja winny nie jestem. Ale potem jak zwykle zwalę wszystko na moją, na poprzednią kadencję i że to oni zabrali, a my próbujemy to odzyskać. Bardzo dobry sposób, lecz chciałbym zauważyć, że nie ma poprzedniej kadencji, to jest pierwsza kadencja. Nexo, powtarzam pytanie, w jaki sposób będzie pan tłumaczył zniknięcie tych 10 milionów podczas pana kadencji? Czas start. To wszystko wina homo. Jakże dosadna odpowiedź. Limpo, że tłumacz dropsa. Dobrze. Teraz to samo pytanie do kandydata Kuboxa. W jaki sposób będzie pan tłumaczył zniknięcie tych 10 milionów? Czas. No powiem tak, furasy mnie zajebały i tyle. TV Szyszka. Proszę o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób będzie pan tłumaczył zniknięcie tych 10 milionów z budżetu za pana kadencji? Czas. Start. A, to proste. Greenpeace ukradł. Dziękuję. Żydzi. I LGBT. Dziękuję za jasną i klarowną odpowiedź. Teraz pora na taką specjalną turę, w której dowiemy się, który z kandydatów najbardziej nadaje się do debat w telewizji. Mianowicie trzeba powiedzieć w jednym zdaniu, tylko w jednym, a w kilku zdaniach, mają państwo 20 sekund, który z państwa jest najlepszy, z tym, że żeby zobaczyć, czy mają państwo odpowiednie umiejętności telewizyjne, będą odpowiadać wszyscy naraz i trzeba się przekrzyczeć. Czas start. Ja jestem najlepszy, kanał TV Szyszka. Męczny się. Cisza. Najgłośniej krzyczy, ma najmniej w głowie. Dziękuję. Właśnie. Przepraszam bardzo, ale pan Kazimierz dostaje 2 punkty procentowe w wyborach mniej za potępianie metodologii reżimowej telewizji. A poza tym uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. Tak. Przyszedł kandydat! Brawo! O, dobrze, teraz moje intro. Siema, by już szukasz. Nie, dobra, to ja idę, papa dzieci. Papa! Dobrze? Do widzenia. Dobrze, teraz przerwa na intro. Pora na jednominutową wypowiedź dla każdego z kandydatów. Pierwszy jest Kazik. Czas start. Towarzysze, jak pewnie zauważyliście, większość podań to jest jedna góra, dwie linijki, gdzie połowa zawiera głosy. Głosujcie na mnie. Bez żadnych argumentów, ani pomysłów na życie, debatę, ani serwis. Siema, widzicie, kto ma najlepszy pomysł, najlepiej umie go przedstawić. Odnosząc się do mojego programu, to w związku z tym z ograniczeniem wolności elementów drażniących, takich jak na przykład różnego rodzaju mniejszości seksualne, przedstawiciele fury, anime, zwłaszcza JoJo, będą dyskryminowani, represjonowani i najpewniej rozstrzelani. Zamierzamy również prowadzić tajną policję, rozszerzyć kompetencje administracji i moderacji, żeby jak najbardziej mogła gnoić nieposłuszny lud. Bo jak jest pełna kontrola na serwerze, to wtedy na serwerze bardzo miło się pisze. Dziękuję. Dobrze.
Ja chciałem oczywiście, tak jak mówiłem w moim programie, chciałem zwiększyć premię 500 plus, oczywiście 501 plus, ponieważ tylko 500 zł to jest naprawdę bardzo mało i nie można się z tego utrzymać. I oczywiście to jest standard. No i wiele różnych rzeczy, które pomogą, oczywiście zajść na demokrację i na wolność słowa. Kiedy marynetka stała, nic nie mówiłem. Oczywiście program Oleo to elektryczny odpoczynek i zdrowy naród. Dziękuję. Okazuje się, że jestem trochę głupi, ponieważ byłem wyciszony przez ten cały czas od reklamy. Dobrze, teraz pora na kandydata Klema. Jest z nami? Dupa, nie ma z nami Klema. No to pora na kandydata Nexo. Jeśli mnie wybierzecie, już od małego dzieci będą uczone przeciwko homo, furii, anime, innym pedalskim zagraniom, które zniszczą ich życie. Zamierzam również wprowadzić coroczne zawody, w których będzie się szukać i łapać samice, a później dawać je do burdelu czy czegoś. Proszę o uspokojenie swoich programów wyborczych na czas debaty w telewizji reżimowej. Mogę kontynuować? Proszę się zamknąć. Zamierzam również zamienić... Dobra, koniec czasu, bo coś timer musiałem zakręcić, się zakręcił. A tak jak ja powiedziałem swoim, to coś tam napisałem, że moim zdaniem marihuana powinna być zlegalizowana, ponieważ... Pomysł kandydata przed chwilą jest inwalidą wojennym. Powinno płacić więcej za to, że je jakby... Kurwa, wodę wylałem. Bo jesteś debilem! Proszę kontynuować, dostaje pan minus jeden punkt wyborczy. Podatki też powinny korzystać więcej, mnie nie obchodzi. Powinno się przygarnąć już chłebek, od kiedy się chwa. Nawet się mogę to powinien mu sprzygarnąć chłebek, żeby się tym z nim robić. Wiadomo. Koniec czasu! Przerywam. Wod Baksas jest typeczek, który jest chory na HIV, jest dawcą krwi. Serio? No! Dobrze, proszę o zamknięcie się. To jest poważna debata wyborcza. A jak ktoś musi się wcinać w słowo mi, to proszę chociaż obrażać innych kandydatów, a nie tak, bezsensownie. Poważne od kiedy? Kiedy jest to głąb? Chyba stary też parasolem w dupie wierci. Dobrze, teraz... Stary maca po ciemku, na słońcu. Teraz Krzyszka. Zamknąć się! Przerywnik. Dobrze, proszę o ciszę. Proszę o ciszę, teraz TV Szyszka. Minuta na swobodną wypowiedź, czas start. No dobrze, to ja jestem Szyszka i proponuję takie zmiany jak... Czekajcie. Na pewno współpracę, ścisłą współpracę z innymi grupami. Również bym promował konserwatywne wartości typu wiara, rodzina i tak dalej, bez żadnych takich innych i tak dalej. Anime nie jest wcale takie złe, nie? Co do tamtych typu fury i te tęcze, ja jestem neutralnie nastawiony, ale musicie wiedzieć jedno, nie można narzucać tego innym, bo tolerancja może się zmniejszać, a nawet się zmniejsza i tak dalej. I jeżeli mają być przeprowadzone jakieś marsze i tak dalej, to jeżeli będzie więcej kontrkandydatów niż uczestników marszu, to oczywiście taki marsz musi zostać rozwiązany, żeby nie było żadnych ofiar. Również planowałbym przeprowadzenie zmiany w gospodarce i tak dalej, typu obniżenie podatków, wprowadzenie podatku na przykład do... Nie, żartuję. Żadnych nowych podatków, tylko tniemy koszty, tniemy podatki, zahamowujemy inflację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ma jeszcze pan 24 sekundy, może pan jeszcze wypowiedzieć się. A, no dobra. No i oczywiście Unia Europejska musi zostać zniszczona. Ma pan jeszcze 20 sekund, może pan jeszcze nie, ja naprawdę nie chcę już tych 20 sekund. Dziękuję. Nie chce pan poobrażać kandydatów, zareklamować nie. Czy coś? Nie, ja ich wszystkich szanuję. Albo nie, w sumie subskrybujcie kanał TV Szyszka. Dziękuję. Jeszcze ma pan 14 sekund. No to co tam u was kandydaci? Jakie plany na przyszłość? Dojechanie was frajerzy w wyborach. Hashtag Szyszki na drzewo. Zimie zdopał. Palić Leny Fejsa, kurde. Palić Kęzimierza. Jeść Szyszki. Kęzimierz śmierdzi. Proszę zobaczyć, hashtag Szyszki na drzewa na czacie. Kęzimierz śmierdzi. Znaczy? To ty się chyba kolego nie wąchałeś ostatnio. Jeszcze jedna sekunda została pana, panie TV. Kęzimierz to idiota. Dobra, koniec Tupa. Czasu. Dobrze. Słyszałem jakieś plotki, że... W debacie prezydenckiej pierwszej TVP licznik nie do końca dobrze działał. Na szczęście w naszej debacie działa perfekcyjnie.
szczególnie przy tym właśnie wystąpieniu działał perfekcyjnie. W takim razie teraz ostatni kandydat, ostatnia wypowiedź, Pingwinek. Czas, start. Koniec czasu! Przestań mówić. Przerywnij. Cisza! Pipkin to kasztan, walić kasztany. Dobrze. Dziękuję za przeprowadzenie. Dziękuję wszystkim kandydatom za zjawienie się. I dziękuję za kulturalną dyskusję. Do widzenia. Proszę teraz wszystkich kandydatów o powiedzenie hejo! Niech żyją małe dzieci. Obserwatorzy. Ale tu mi się mówią pa pa. Pa pa. Pa pa.